wstałam rano, żeby pójść na siłownię. No i poszłam na siłownię, a siłownia zamknięta. Więc wróciłam, no i no będę jeść, no bo w sumie co innego. To nie jest ten dzień, ja już to widzę. A dzisiaj idziemy na tajski festiwal. Znając moje szczęście i widząc ten dzień, może on wcale nie istnieje. Też będzie fajnie. No. To ja wam pokażę, dzisiaj zrobię... Dla urozmaicenia zrobię to, co jem codziennie na śniadanie, czyli owsiankę. Chciałam wam pokazać, jak robię moją pyszną owsianeczkę, no ale jak widzicie tutaj, sytuacja jest dosyć ciężka. O, to już tyle miejsca. Jeszcze tutaj taki mój specjał ostatnio. Wyciskamy ile chcemy cytrynki, ale ogólnie tak, żeby, no żeby czuć cytrynę. Cynamon, miód i teraz jak mamy już taką miksturę, dodajemy troszkę wody zimnej, żeby można było od razu pić. I jest owsianeczka, ja zalewam trochę wodą, przyrumieniły nam się jabłuszka, niam, almond milk. No, bardzo serdecznie polecam. I teraz podgrzewamy w mikrofalówce. W Japonii to oznacza pieniądz. Więc nie mówcie ok, bo zdziwię się. Magnifik. Całkiem zdrowo, tanio i pożywnie. Polecam. No. Nowa twarz, nowa ja. Piękna pogoda, więc wyruszamy. Słyszycie? No właśnie w mordeje, że nic nie słyszycie. Tak wieje. To ten tajfun, co nigdy nie przy... O! Właśnie chorągiew się przewróciła, nie? Sztos, fajna pogoda jest. Super! Feelings are mixing up, feelings are mixing up. Ain't nothing fixed, but everything's fixing up right. Yeah, shot of you blowing my mind. Yeah. Feelings are unusual and feelings are unusual. Don't know the future, but we'll do something unusual tonight. Thank you.
Paryżu. Ten dzień nie będzie genialny, że to nie jest mój dzień. Jest tak niesamowity i chce mi się płakać autentycznie. To jest świątynia japońsko-tajska, Nihon Tai, i jest ona połączeniem właśnie dwóch kultur, dwóch religii, i tam jest posąg Buddy, który został wysłany przez króla tajskiego, i jak on tutaj przyjechał, to go zostawił tutaj jako prezent. I kurczę, weszliśmy i w tym momencie weszli mnisi tak samo, zaczęli swoją modlitwę, śpiewy. Przepiękne. Ja, przepiękne. Genialnie. Thank you so much. Thank you. Thank you. I have a nice time with you. Yes. We did too. We also did. I can learn English. Are we doing the jump? Zobaczcie, jakie dostałam znaczki z jakimś knurem. Co to jest? Knur? Koza. Koza i dwa kormorany. No dobra. Then I would have no life, and someone else would find your beauty new. Chciałam wam opowiedzieć jedną rzecz o dniu wczorajszym, ponieważ dzień wczorajszy był cudowny i w ogóle się tak nie zapowiadał, miało być tak bardzo zwyczajnie. A poszliśmy na ten festiwal i słuchajcie, genialna historia. Więc tam trzeba było się zapisać, my już byliśmy zarejestrowani. No i ja mówię, że Polska, Poland, pani mnie odhaczyła. No i idę dalej, biorę kamerę, biorę się za kręcenie. I nagle siedzą tam jakaś grupka ludzi. I dziewczyna siedzi, patrzy się na mnie i tak... Polska? Nie, no nie wierzę, po prostu hit. Mówię, no Polska, Polska. Więc podeszła oczywiście do niej, mówi, cześć, Ania jestem. Mówię, hej, Zuza. Po czym tak stoimy i... A, cześć! Przytuliłyśmy się. Słuchajcie, jakiś taki... no nie wiem, jednak potrzeba. Taka chęć spotkania osoby ze swojego kraju jest tak niesamowicie mocna. Było tak genialnie. Okazało się, że ona jest z trójką jeszcze innych ludzi z Polski. Co jest hitem po prostu. Na jednej imprezie poznałam czworo ludzi z Polski w Japonii. Genialnie. Druga rzecz, tam widzieliście, coś tam powiedziałam, ale jak poszliśmy do tej świątyni, 100% Japonia, wchodzimy na ten cały teren, który tam widzieliście, i nagle ja tam kameruję, robimy zdjęcia i nagle podchodzi do nas japońskie małżeństwo.
Pan mówi do nas po angielsku, czy wiemy, co to jest za świątynia. No więc my, że nie, że tak przyszliśmy, ponieważ było na naszej drodze, że tak powiem, i wygląda niesamowicie. On mówi, a no to możemy was oprowadzić. Hit po prostu. Okazało się, że uczą się angielskiego, więc dla nich fakt, że mogli z nami porozmawiać, też był genialny. I no, zaczęliśmy wszyscy razem chodzić, rozmawiać. Opowiedział nam o tej świątyni. Słuchajcie, wchodzimy do świątyni, do środka. Tam ja w ogóle kręcę materiał tak na 10 minut, później okazało się, że w ogóle nie można robić zdjęcia ani kręcić, no ale nie mogłam takiej okazji przegapić. I nagle oni wychodzą i zaczynają się modlić, zaczynają śpiewać później wszyscy razem. Nie wiem, dla mnie to było niesamowite przeżycie, oni tak wszyscy razem, jakaś to była taka siła tej modlitwy. Mimo, że nic nie rozumiałam, ani moja religia, ani nie mój język, ale było genialnie, naprawdę. Jeżeli chcecie przyjechać do Japonii, to przyjedźcie w czasie jesieni. Jest przepięknie. O wiele mniej pada niż u nas. Temperatura szybko z takich 30 stopni zrobiło się 20 w dzień albo 15 w dzień, czasami nawet 12 i takie 5-6 w nocy. Ale dzisiaj jest przepięknie, jejku. Mam tyle do zrobienia, chętnie bym spędziła cały dzień na dworze. Czasami Japonia aż tak się nie różni od Polski czy od Anglii. Rodziny są takie same. Papa! No reszty już nie rozumiem. Cudownie są.